Jezus staje dzisiaj pośród nas i dokonuje tchnięcia. Jezus chce tchnąć Ducha Świętego na nas, na Kościół. Doświadczenie Boga żywego na drodze światła sprawia, że możemy przyjąć Parakleta, Pocieszyciela. Jezus staje dzisiaj i dokonuje owego tchnięcia. Pięknego gestu, który w liturgii na szczęście jeszcze został ocalony. Wprawdzie przed Soborem Watykańskim II było wiele częściej używany. Dzisiaj został w dwóch miejscach ten gest tchnięcia. Podczas mszy krzyżma, kiedy biskup nad olejami dokonuje tchnięcia, takiego gestu. I w rytuale egzorcyzmu większego, kiedy egzorcysta wymawia modlitwę: Panie, tchnieniem swoich ust odpędź złe duchy, rozkaż im, aby odeszły, bo przybliżyło się Twoje królestwo, i dokonuje tchnięcia. Dzisiaj Jezus staje pośród swoich uczniów, staje tutaj, w Ziemi Świętej, w każdym miejscu, gdzie jesteśmy, i dokonuje tchnięcia. Wypełnia się zapowiedź przyjęcia Parakleta. Kochani, życzę Wam z całego serca, byście odczuli dzisiaj to żywcze tchnienie Jezusa, który udziela nam Ducha.